Kiedy nie mam czasu i tak naprawdę jestem ograniczony, nie wiem co chcę zrobić, nie wiem jak powinienem tak naprawdę ćwiczyć, stworzyłbym taki prosty model treningu, tak? Gdzie zaczynam od podstawy, czyli rozgrzewki, która trwa od 5 do 7 minut. Kiedy ciało jest gotowe do pracy, mogę przejść do ćwiczeń. Tak? Zacząłbym od wzmacniania mięśni brzucha jako element stabilizacji i środek ciała. Ćwiczenia typu deska, deska bokiem, most tyłem są to świetne ćwiczenia, które mogę wykorzystać na siłowni, jak i w domu. I nie muszę się denerwować tak tym, czy mam sprzęt, czy sprzętu nie posiadam. Czas pracy 30-40 sekund w każdej pozycji i to są ćwiczenia statyczne. Dalej mogę włączyć ćwiczenie dynamiczne na brzuch, takie jak mountain climbers, czy element brzuszków, rowerka, cokolwiek, co będzie angażować mięśnie proste, skośne brzucha. Kiedy jestem ograniczony czasem, poszedłbym w wysiłek typu interwał, krótki bądź długi, jeśli mam naprawdę bardzo mało czasu, pokusiłbym się o coś takiego jak trening Tabata. Krótki, 4-minutowy wysiłek, 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku w 8 seriach, rundach, jakkolwiek. Ważna rzecz, podczas każdej rundy, czyli podczas 20 sekund pracy, staram się wycisnąć z siebie maksa, tak? Czyli 10 sekund odpoczywam, 20 sekund pracuję mocno. Inną opcją, kiedy jestem na siłowni, mam trochę więcej czasu, mogę robić wysiłki typu 4-5 minut przyspieszenia, bieżnia, zwalniam tempo, ewentualnie jeżeli jestem w mniejszym stażu treningowym, mogę zrobić coś takiego jak podwyższenie, obniżenie bieżni i też sterować sobie w ten sposób wysiłkiem. Koniec treningu, wyciszenie i tak naprawdę tak zwane rozciąganie, rozluźnienie, kilka ćwiczeń luzujących, rozciągających, rozluźniających. Ważnym elementem będzie zabranie ze sobą takich akcesoriów jak woda czy ręcznik. Pamiętamy o tym, żeby cały czas pomiędzy czy ćwiczeniami, czy obwodami brać łyk, dwa łyki wody, ponieważ to nawodnienie będzie bardzo, bardzo istotnym elementem. Mamy świetne narzędzia typu rower. Zawsze mogę wysiąść z samochodu i przejść ten kawałek, zaparkować trochę dalej, ewentualnie wysiąść dwa przystanki wcześniej, przejść piechotą do miejsca docelowego. Jeżeli mieszkam na 5., 6. piętrze, nie widzę problemu, żeby wejść po schodach. Jest to świetne wykorzystywanie czasu w momencie, kiedy brakuje mi czasu, tak? Czyli wykonywanie dodatkowych, pobocznych ćwiczeń, których normalnie wydaje mi się, że one w żaden sposób na mnie nie wpłyną, natomiast one bardzo, bardzo mocno wpływają na cały organizm, na wszystkie grupy mięśniowe, na moje serducho, więc jak najbardziej wykorzystałbym wszystkie takie proste rzeczy, na które nie zwracamy tak naprawdę uwagi na co dzień, typu marsz, rower, schody, wyjdź trochę wcześniej, przejdź na piechotę.